Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W dniu dzisiejszym z samego rana udałem się na dworzec autobusowy w Katowicach na ulicy Skargi. Mój znajomy przyjechać miał autobusem i niemal idealnie mieliśmy się zgrać, kilka minut różnicy, że po niego przyjeżdżam i odbieram. Ja tutaj jeszcze nigdy w życiu nie byłem na tym dworcu autobusowym. Tak więc podjeżdżam i zastanawiam się, gdzie tu zaparkować. Nawigacja kieruje mnie tutaj w lewo na dworzec autobusowy. No dobra, widzę, że jest zakaz wjazdu, ale widzę też znak z jakimiś informacjami na białym tle. Z samochodu nie jestem w stanie tego odczytać, no chyba sami widzieliście. No dobra, więc parkuję w najbardziej bezpiecznym miejscu, jakie tylko jest na tym terenie. Zahamowałem, tutaj zakręciłem, tutaj tyłem zaparkowałem. No, normalna sytuacja, żeby nikomu nie przeszkadzać. W tym momencie wyłączam sobie nawigację i chcę się udać przeczytać, co tam pisze. Jeżeli trzeba gdzieś uiścić opłatę za postój tutaj oczekując na kogoś, pójdę to zrobić i nie ma tematu. No dobra, staję. Jak widzicie, po lewej stronie człowiek też tutaj samochodem się zatrzymał, żonę odwiózł na autobus. No, taka naturalna dosyć rzecz, nie chodzi o żaden postój. Dobra, wyłączam nawigację i zobaczcie, co się dzieje. Podjeżdża bardzo szybko samochód, rower, rejestracja TBU i blokuje mój oraz tego pana obok pojazd. Wychodzi pan w siwych włosach i co się nagle dzieje? Zobaczcie. Wyciąga telefon, robi zdjęcia, informuje, że tu nie wolno parkować, że on nam zrobi zdjęcia, film, on to udostępni, on zadzwoni zaraz na policję i będziemy płacić 300 zł mandatu, bo wjechaliśmy pod zakaz. Ciekawa sytuacja. Ciekawe, czy o sobie też pomyślał, ponieważ też tutaj wjechał pod zakaz. Zatrzymał się w miejscu bardziej niebezpiecznym niż my. Czyli, jak widzicie, autobus tutaj wjeżdża. No i jakoś nic się nie dzieje, żadnych świateł ostrzegawczych, nic, po prostu się zatrzymał, tak jak widzicie. Ostrzegł nas, że jeżeli z nim nie pójdziemy na dworzec autobusowy do tego białego budynku, ten pan czarny z drugiego auta idzie za nim, ja już zamykam samochód, idę także. Jeżeli nie uiścimy opłaty 50 zł, zaraz zadzwoni na policję i policja przyjedzie i od razu nam wstawi mandat 300 zł. Jako że czekałem tutaj na znajomego, z którym mieliśmy od razu udać się w dalszą podróż, taka normalna życiowa sytuacja, nie miałem czasu na taką zabawę, jak zadzwonić na policję, że co to za człowiek, dlaczego w taki sposób się zachowuje, w żaden sposób się nie identyfikuje, nie ma identyfikatora, nie przedstawia się w żaden sposób, prywatnym samochodem podjeżdża i bawi się w strażnika Teksasu. Ciekawa sytuacja. Zobaczcie, ten pan tutaj szybko wraca i od razu odjeżdża samochodem. I teraz się zastanawiacie, dlaczego on wraca, a my nie. Dlatego, że pan z drugiego auta oraz ja zapytaliśmy się tego człowieka, kim on jest, jak ma na imię, nazwisko i dlaczego on nam robi zdjęcia. Poinformował nas, że nas to nie powinno obchodzić, wjechaliśmy pod zakaz i on wezwie policję. Sytuacja dosyć ciekawa. Ja wiem jedno, że jeżeli wjeżdża się na miejsce, które rzeczywiście trzeba opłacić, zawsze się opłaca. Zawsze to robię. Ja nie mam z tym problemu. Jeżeli byłaby tutaj informacja, że trzeba wjechać, zapłacić 50 zł, być może pojechałbym gdzieś indziej, ale gdybym to umiał odczytać z ulicy, nie umiałem, w związku z czym zatrzymałem się blisko znaku i chciałem po prostu podejść do znaku, przeczytać, co tam w ogóle pisze. Bo skoro jest zakaz, ale jest też informacja, no to ta informacja coś oznacza. Niestety nie byłem w stanie jej odczytać. Dobra, jak widzicie, sytuacja jest dosyć ciekawa. Tu jest dworzec autobusowy w Katowicach i takie ceregiele, takie sytuacje się tutaj zdarzają. Chyba ten pan nie miał do czynienia jeszcze z takimi osobami jak ja, które zapłacą, bo to nie jest dużo 50 zł. Ale oczywiście nie będą dłużne temu panu. Ten pan zachował się jak ostatni cham. Nie zidentyfikował się, zachował się jak jakiś strażnik Teksasu, który nie ma żadnych uprawnień. Prawdopodobnie ma jakieś kontakty z tą panią w kasie. Dlaczego? Ponieważ nas tam zaprowadził i od razu tu wskazał, a ta pani w żaden sposób nie protestowała. Przekazała nam od razu paragon wydrukowany, pobrała pieniądze i wszystko gra. I zastanawiam się, ile razy taka sytuacja miała miejsca. Co myślicie o tym całym fakcie? Dajcie znać w komentarzu. W moim punkcie widzenia sytuacja jest naprawdę kabaretowa, wręcz komediancka. Rozumiem, gdyby Straż Miejska tutaj podjechała, czy też policja i poinformowała mnie, że tutaj jest zakaz, czy nie widział pan. Powiedziałbym, że widziałem, ale nie potrafiłem odczytać. A tu przyjeżdża jakiś siwy hop, wyciąga iPhone'a, ma tu rowera, jak widzicie, samochód marki rower i udaje, że wszystko wie. Czepie prawdopodobnie biznes na tej całej działalności, gdzie podjeżdża tu pewnie kilkukrotnie, kilkunastokrotnie dziennie przy osobach, które korzystają z dworca autobusowego. Nie mówimy tu o żadnym parkowaniu w dłuższym terminie, tylko o klientach albo przynajmniej osobach odbierających ich klientów. I taka sytuacja Coś tu nie gra. Dam to nagranie do policji, niech zweryfikują tego człowieka. Co wy o tym myślicie?